jest jeden z elementów tak nowych rozwiązań dotyczących właśnie ESG. I tutaj bym powiedziała, że tak naprawdę mamy dwa elementy. Jeden element no to jest taki właśnie szerszy, który dotyczy właśnie chociażby ESG z punktu widzenia instytucji. Są te elementy, które są ważne dla nas pracowników, tak? I to są właśnie te elementy, które mówią o tym, że tak, owszem, dobrze nam się pracuje w danej organizacji, ale nie myślimy tylko i wyłącznie o sobie, myślimy też wszystkim dookoła tak naprawdę, z kim pracujemy, z osobami, które są na wewnątrz, jak i z zewnątrz. I tak naprawdę wspólnie szukamy tych rozwiązań, które pozwolą nam rozwijać się jednocześnie, ale z drugiej strony mieć poczucie, że mamy dobre życie i możemy mieć wpływ na to, żeby rzeczywiście wszystko się rozwijało i żebyśmy mogli dojść do tego momentu, w którym uważamy, że to jest właśnie ważne dla nas wszystkich. Trudno jest zdefiniować, co to jest well-being, prawda? Bo dla jednego sam fakt, że będzie już, powiedzmy, miał lepsze wynagrodzenie, to już jest wystarczająco. Ale to nie jest tylko tak, no bo mówimy, owszem, o sobie, mówimy też o naszych kolegach, koleżankach i na pewno niezmiernie jest istotne, żeby wspólnie pracować, tak? I mówić, dobrze, my zrobiliśmy to i to, ale na przykład patrząc z punktu widzenia chociażby organizacji, tak? I mówimy, co jest potrzebne, żeby well-being był zrozumiały i żeby każdy wiedział, no to jest potrzebna nam strategia. Trzeba się mocno zgłębić w danej organizacji, żeby zrozumieć, co jest potrzebne, na jakich zasadach chcemy to tak naprawdę prowadzić. No i oczywiście cały czas adekwatnie zmieniać do tego, co się dzieje na zewnątrz.